Susu, tu Mary Kayden i witam was bardzo serdecznie w takim specjalnym filmiku simsowym, takim trochę innym filmiku. A mianowicie, jesteśmy teraz w The Sims 2 w menu głównym i będę chciała wam pokazać rzeczy, które... rzeczy, no domki albo jakieś miejsca, które budowałam bardzo dawno temu właśnie w The Sims 2. Udało mi się razem z deweloperem odnaleźć na moim dysku moje stare save'y z The Sims 2, kiedy właśnie jeszcze grałam dla siebie, z 2008 roku, kiedy The Sims 2 już się kończyło, także są to moje jedne z ostatnich rzeczy, które zbudowałam w The Sims 2. 7 lat temu, miałam wtedy 19 lat i kurczę, to były czasy. Mam tutaj dwa takie właśnie customowe miasta, customowe okolice, otoczenia, właśnie otoczenia, które stworzyłam sama, bo tutaj właśnie w The Sims 2 można tworzyć własne otoczenia, wybierać jaki mają mieć kształt i tam budować różne rzeczy. I ja miałam takie jedno otoczenie utworzone po to, żeby budować jakieś różne domki. I ten safe nazywa się Domeczki, a drugi nazywa się Osiedle. I tutaj próbowałam odtworzyć jakieś takie, nie wiem, czy ważne, czy lubiane, czy charakterystyczne miejsca właśnie z okolicy, w której mieszkam. Chciałam sobie zrobić takie trochę swoje osiedle, trochę to zmieniałam i w ogóle. I teraz myślę, co wybrać najpierw. Ale może najpierw weźmiemy właśnie osiedle i zobaczymy, co ja tutaj wykombinowałam. Sprawdzaliśmy tutaj wczoraj, czy te save'y działają, bo było pewne ryzyko, że jeśli na komputerze, z którego są te save'y, były zainstalowane inne dodatki niż na tym, na który się je przenosi, to mogą save'y nie działać. Ale na szczęście dzięki deweloperowi się udało i będę mogła razem z wami zobaczyć rzeczy, które budowałam tak dawno temu. I o kurczę, zobaczymy, co ja tam stworzyłam. Nie wszystkie rzeczy pamiętam w ogóle. Pamiętam, zawsze jak otworzyliśmy te save'y, to przy niektórych rzeczach nie pamiętałam, że je budowałam. Tak tu z rezydencji ogrodów. A niektóre właśnie pamiętałam i poopowiadam wam, jak to było i w ogóle. Tak, to jest, powiedzmy, no jakaś tam wersja mojego osiedla. Gdyby nie wyszły The Sims 3, to pewnie pojawiłoby się tu dużo więcej rzeczy, ale z racji tego, że wyszła trójka, no to potem przerzuciłam się już na trójkę i nie budowałam tu już nic potem. Przez jakiś czas może budowałam jeszcze tutaj, ale potem już się totalnie przerzuciłam na trójkę i dopiero właśnie od jakiegoś czasu wróciłam do dwójki z takim wielkim sentymentem, zresztą jak wiecie, w moich barwach wspomnień, bo naprawdę kocham dwójkę. Kurde, naprawdę nie chcę za bardzo przedłużać tutaj, ale mam tyle rzeczy do powiedzenia, no bo to są moje wspomnienia naprawdę z tak dawno. I dobra, no to tutaj mamy McDonald's. Może zaczniemy od McDonalda. Nie pamiętałam, że budowałam ten McDonald's, ale... aha, no tak, to trzeba wejść tędy. Już wam pokazuję. Nie pamiętałam, że robiłam McDonald's, pamiętałam inne rzeczy. Pamiętałam to, pawilon handlowy. McDonalda nie pamiętałam, że budowałam, ale kiedy go tylko zobaczyłam, przypomniałam sobie, jak to było. Właśnie byłam taka crazy kiedyś na punkcie The Sims 2 i miałam taki swój specjalny zeszyt do The Sims 2. Strasznie chciałabym go znaleźć i właśnie tam tak trochę... kurde, ja nie miałam wtedy internetu jeszcze w tamtych czasach w domu, ale pisałam tak jakby... bloga o Simsach? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale właśnie tam spisywałam rozwój różnych karier, jak to wygląda. Przechodziłam różne kariery i tam właśnie spisywałam, jakie są kolejne poziomy, ile się wtedy zarabia, od której do której się wtedy pracuje. Miałam takiego swojego prywatnego bloga w zeszycie i właśnie w tym zeszycie znajdował się też plan tego McDonalda. I to jest jeszcze stara wersja McDonalda. Taka... nie wiem, czy pamiętacie, jakieś McDonaldy miały inny wystrój. I od jakiegoś czasu oni sukcesywnie zmieniają właśnie większość restauracji na inny wystrój, na nowy wystrój. A tutaj, jak ja to robiłam, to jeszcze był ten stary i strasznie w ogóle duży mi się wydaje ten McDonald's. Może taki duży go zrobiłam, żeby właśnie te stoliki się wszystkie zmieściły. On jest tak bardziej na obrzeżach, można powiedzieć. Dlatego tak daleko jest od reszty. No, ma dużo szklanych szyb, w sumie tak jak tu. Kształt? No nie wiem, czy ten dach tutaj to tak nie do końca. Tak naprawdę trochę inaczej to wygląda, ale... no tu mamy tak jakby
wejście i tu próbowałam zasymulować ten plac zabaw i te stoliki, które są na dworze. Niestety nie miałam stolików z parasolkami, dlatego też wygląda to w ten sposób. A tutaj, no obniż mi. Pamiętam, jak poszliśmy właśnie wtedy do tego McDonalda, to było jesienią, i ja byłam tam z tym moim zeszytem do The Sims 2 i z ołówkiem i rysowałam, jak mi się wydaje, właśnie te kwadraciki, które tam, wiecie, jak mają iść, ile... Rysowałam po prostu sobie w zeszycie w kratkę tego McDonalda, jak jego potem w domu odbuduję. O kurczę, widzę, że mi się kończy miejsce na kamerce, poczekajcie sekundę. Okej, jestem już z powrotem, zapomniałam po prostu usunąć starych filmów z kamery. Tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj są stoliki. Właśnie były takie murki, na których były kwiatki. Nawet tu kosze na śmieci dałam. I część właśnie z tych parceli nie jest w 100% ukończona. Ich nie ukończyłam tak całkiem, jak widzicie, bo tutaj brakuje trochę tej kuchni. I to chyba nie byłaby działająca restauracja. Ciekawe, czy udałoby mi się to przebić na działającą restaurację. Bo zastanawiam się właśnie, czy dodać jakieś te parcele do mojej teraz rozgrywki w dwójce. I chyba dodam, bo mam naprawdę do nich duży sentyment. Dużo czasu tu spędziłam w ogóle. Tutaj na tyłach, jak w każdym McDonaldzie, są łazienki. Jest męska łazienka, jest damska łazienka. Tutaj chyba też jest jakaś wersja, żeby dzieci przewinąć, czy coś takiego. Tu jest pomieszczenie, które po prostu... taki pustostan, no jakoś tak mi wyszło, że tutaj inaczej mi się ułożyły te mury i nie miałam tu co dać. Także no nie wiem, co tutaj powinno być. A tutaj, jak widzicie, za takim szkłem, no to są też takie szklane szyby. Był właśnie taki kącik dla dzieci. Kiedyś w McDonald'ach były takie miejsca. Teraz już ich chyba nie ma i tutaj można było urządzać urodziny. I tu właśnie były różne zabawki, gry. Była taka tablica tutaj w ogóle gdzieś na zewnątrz powieszona, kiedy można jeszcze urządzić urodziny, które dni są zajęte. Dwa razy właśnie byłam na urodzinach w McDonaldzie i to było naprawdę super. Teraz już chyba nie da się robić urodzin w McDonaldzie. Tam się najpierw wybierało właśnie... najpierw były jakieś zabawy, dawało się prezenty solenizantowi. Ja swoich urodzin nie miałam urządzonych w McDonaldzie, ale właśnie dwie moje koleżanki miały, dlatego byłam. Potem się grało w jakieś gry, szło się... znaczy każde dziecko dostawało Happy Meala, a był jeszcze wcześniej Todd. Potem każde dziecko dostawało Happy Meala. Solenizant dostawał też jakiś upominek, wybierało się właśnie, jakie zabawki się chce w tym Happy Mealu, potem zwiedzało się całą restaurację, tam przez kuchnię, przez różne, dostawało się balony, a potem były jeszcze jakieś różne gry i zabawy, no i to właśnie wszystko było w takim pomieszczeniu. No i to chyba tyle z McDonalda. A tutaj dałam budki telefoniczne. Nie jestem pewna, czy tutaj kiedyś były budki telefoniczne, ale właśnie tutaj jest takie przejście, tutaj też jest parking dla samochodów, jego tutaj nie uwzględniłam, ale... normalnie tu jest parking, tutaj jeszcze McDrive gdzieś jest, po tej stronie jest McDrive. O, chyba nawet zasugerowałam tego McDrive'a, dając takie znaczki z jakimiś warzywami. No, także no tak to wygląda mój McDonald's. Dobra, wychodzimy już z powrotem do okolicy, pokażę wam inne miejscówki. Zaczęłam od McDonalda. Kurczę, pamiętam, jak właśnie go budowałam, jak to wszystko sobie rozrysowywałam w tym zeszycie. Chciałabym znaleźć ten zeszyt. Myślę, że go nie wyrzuciłam. Gdzieś tam jest. Mam nadzieję, że kiedyś go znajdę. Jak będzie tam coś ciekawego, żeby się z wami podzielić, to może wam go nawet pokażę. Przechodzimy. To jest... tej parceli nie mogłam zapomnieć, że ją budowałam. To jest taki pawilon handlowy. Próbowałam tutaj odwzorować pawilon handlowy właśnie z mojego osiedla. Trochę musiałam pozmieniać niektóre rzeczy. Bo nie dało się ich tego odwzorować w Simsach, typu ułożenie schodów, jakieś takie, ale mniej więcej jest podobny, z czego jestem bardzo dumna, bo historia pawilonu handlowego jest dosyć smutna. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałam, ale budowałam go naprawdę bardzo długo. Też miałam na kartce wszystko rozplanowane w kratkę. Przyglądałam się mu najpierw z każdej strony, żeby go dokładnie obejrzeć. Budowałam go kilka godzin i wtedy jeszcze nie miałam takiej manii, żeby zapisywać co jakiś czas grę. I miałam obok biurka taką tablicę korkową, na której wieszałam po prostu moje kolczyki i bransoletki. Na tych takich, wiecie, takie są szpilki do tablicy korkowej, one miały takie plastikowe zakończenie. Ja wbijałam te, miałam powbijane te szpilki i na nich tak wieszałam na przykład moje kolczyki. Miałam tak moje kolczyki powieszone na tablicy korkowej, to mi się wydawało bardzo fajne, wszystkie je widziałam i w ogóle. Teraz przy kotach to już nie mogłoby zdać egzaminu, ale kiedyś bardzo mi się takie coś podobało.
No i tam na tej tablicy korkowej była też bransoletka. A pod tą tablicą korkową był mój przedłużacz do komputera, taka listwa. Ona miała swój osobny włącznik i właśnie kiedy już prawie skończyłam tablicę korkową, kiedy już prawie skończyłam ten pawilon handlowy, który tutaj możecie zaobserwować, piękny, zadzwonił domofon, bo akurat przyszedł do mnie deweloper, bo tak jakoś byliśmy umówieni. No i ja wstałam od biurka, żeby mu otworzyć i wtedy poruszyłam jakoś biurkiem i poruszyłam tablicą korkową, spadła z niej bransoletka i tak epicko, ja to normalnie widziałam w zwolnionym tempie, jak to się działo, upadła na przycisk od listwy tej i wyłączyła mi listwę od komputera. Ta bransoletka, spadając idealnie na ten przycisk od listwy, taki czerwony świecący, wyłączyła mi cały komputer. I oczywiście w ogóle się nic nie zapisało z tego, także pierwotna wersja mogła być trochę inna. Pamiętam, że byłam niezadowolona, bo nie umiałam potem w 100% wszystkiego powtórzyć, co ja to zrobiłam. Także musiałam budować to wszystko dwa razy i byłam naprawdę załamana, ale byłam bardzo zdeterminowana, żeby zrobić ten pawilon, bo to był taki mój wymarzony projekt po prostu z osiedla. I w końcu mi się udało, także tutaj budki telefoniczne. Kiedyś faktycznie tutaj stoją budki telefoniczne. I tutaj plac zabaw jest mniej więcej, trochę inaczej jest normalnie ułożony, ale tu przecież przed pawilonem jest taki plac zabaw, a to jest tak ten. I mamy pawilon, on się składa z takich dwóch części, jedna właśnie jest tak trochę wyżej i tutaj po chodniku się wchodzi po schodach. Między nimi jest takie przejście na drugą stronę ulicy i w realnym życiu te schody są tak zakręcone bardziej, że kawałek schodów jest w tą, a reszta w tą, ale musiałam zrobić trochę inaczej. Oczywiście też poupiększałam te roślinki, ławeczki, no tego naprawdę nie ma, ale kurczę, dobra, zwiedzamy. I na górze faktycznie jest takie coś i tam są drzwi. Tak naprawdę coś takiego jest na tym pawilonie. Chyba po dziś dzień, nie jestem już pewna. Nie zastanawiałam się dawno nad tym, ale i tam są drzwi. Zawsze się zastanawiałam, co jest w środku i tutaj dałam właśnie takie kominy, bo tam chyba też wystaje jakiś komin. Dobra, i tutaj chyba nie do końca są ukończone te wnętrza. W każdym razie tutaj próbowałam zrobić sklep meblowy. Nie wiem, czemu dałam tu wannę i prysznicę, bo tam chyba nie było wannien i prysznic. Ten sklep meblowy chyba już nie istnieje. W każdym razie tutaj właśnie próbowałam otworzyć ten sklep meblowy. Tutaj zrobiłam takie miejsce z grillem, żeby coś mogły simy moje zjeść. Naprawdę tu nie ma grilla, nie ma się co łudzić. Następnie w tej drugiej części. O, spójrzcie, kurczę, no chciałam ściany tylko obniżyć. Tutaj jest sklep spożywczy. Tutaj były bardzo różne sklepy przez różny okres czasu. I jakieś, kurczę, już nawet nie wiem, co tam były za sklepy. Aktualnie to chyba miało przypominać Stokrotkę. I tutaj właśnie wchodzi się przez takie szklane drzwi. No i trochę taka malutka ta Stokrotka, ale no mniej więcej ułożenie warzyw, lodówek i jakichś innych dziwnych rzeczy jest. Także tutaj taki sklep spożywczy. Tutaj, nie wiem, co tutaj tak naprawdę jest. Natomiast ja tutaj stworzyłam łazienkę, no bo wiadomo, że na tych parcelach publicznych łazienka zawsze się przydaje. O, tutaj można zejść schodkami. Nawet nie wiedziałam, że tak to zrobiłam sprytnie. No i tutaj chyba jeszcze mogliśmy sobie pograć w szachy, czego oczywiście naprawdę nie ma. Nie mamy tam szachów, nie było tam szachów. I tutaj, następnie, tutaj aktualnie nie wiem, co tu jest. Powiem wam, że nie wiem, co tu jest. Być może ten sklep meblowy miał dwa piętra, ja nie chciałam robić tylko sklepu meblowego, więc postanowiłam zrobić jakąś taką parcelę, nie wiem, czemu dałam czerwone ściany. Taką z grami właśnie, jakiś taki chyba salon gier próbowałam tu zrobić, ale chyba go nie dokończyłam, jak widzicie, bo jest tu dosyć mało miejsca. Niemniej to jest jedna z bardziej takich dopracowanych parcel, które zrobiłam wtedy, także no tutaj jest właśnie przejście pomiędzy tym. Pamiętam, jak się męczyłam, żeby te schodki faktycznie tak były, że ta część jest wyżej, a ta niżej, bo takie coś naprawdę jest. W ogóle jak byłam dzieckiem, to bałam się bardzo tych schodów. One no tutaj są takie szklane, ale ja specjalnie dałam takie schody, ponieważ te schody są takie kamienno-metalowe w prawdziwym świecie i mają takie dziury. I jak ja byłam dzieckiem, to bardzo się bałam. Byłam taką małą dziewczynką, tutaj wtedy jeszcze u góry był jakiś sklep z zabawkami, to było strasznie dawno temu. Bardzo się bałam, że wpadnę do takiej dziury. Naprawdę, bardzo się bałam wchodzić po tych schodach. Zawsze trzymałam mocno mamę albo tatę za rękę, bo ja naprawdę panicznie bałam się chodzić po tych schodach i w sumie zimą
po tych schodach to bałabym się chodzić po dziś dzień, bo jak na nich jest śnieg, to one są strasznie śliskie i już nieraz się po nich poślizgnęłam. Cud, że jeszcze nigdy mi się nic nie stało, ale no te schody to bałam się ich po prostu, kurczę. W każdym razie tutaj, w tej części, to miał być salon fryzjerski. Chyba da się jakoś zrobić fryzjera w The Sims 2, jak się ma wszystkie dodatki. Ja wtedy nie miałam wszystkich dodatków, więc mogłabym może to ulepszyć na prawdziwego fryzjera. A tu obok był taki sklep z ciuszkami, także no tutaj też jest sklep z ciuszkami. I te wszystkie sklepy, które tu są, no i plus te kominki. Z tyłu wygląda to tak. Tutaj z tyłu tak naprawdę jest jeszcze taki kawałek fundamentów, bo z tyłu podjeżdżają jakieś samochody właśnie tu dostawcze do tych różnych sklepów czy coś takiego. Znaczy tak wygląda pawilon handlowy, bardzo podobny jak w rzeczywistości. Naprawdę, jestem z niego dumna, jest podobny do tego jak w rzeczywistości, pamiętam ile czasu po prostu mi to zeżarło wtedy. Ja te rzeczy, większość z nich budowałam właśnie jakoś albo na początku roku szkolnego, ale to chyba McDonald's właśnie był na początku roku szkolnego, ale zaczęłam to robić w wakacje, miałam wtedy dużo czasu na granie, nie tak jak teraz i spędzałam go właśnie między innymi w The Sims 2 i właśnie w wakacje powstawały większość z tych budynków, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tu, no... Dobra, wychodzimy już stąd. To właśnie nie jest, widzicie, takie... klasyczne, tylko pokazywanie wam, co tutaj... Ja nawet nie wiem, ile ja mówię. Najwyżej podzielę to na dwie części, bo to może chwilę zająć, ale... Nie chcę tego jakoś tak okrajać tylko do pokazywania budynków, bo... które kiedyś zbudowałam. Chciałabym wam po prostu w tym filmie przekazać część moich wspomnień, które mam z tymi miejscami i nie wiem, myślę, że takie coś jest fajne. Ja bardzo lubię oglądać takie filmy, także mam nadzieję, że i wam się spodoba takie trochę bardziej, takie wspominki po prostu moje. To jest Zielona Wysepka i ona symbolizuje taki malutki, właśnie to nie jest park, to jest po prostu kwadratowa przestrzeń z trawą i drzewami między ulicami. Na osiedlu, na którym mieszkam. I tam tak naprawdę są tylko drzewa i trawa i jest kwadratowa i zawsze z koleżankami czy nawet z rodziną czy coś nazywaliśmy to wysepką, no bo taka wysepka dokładnie jest otoczona tak ulicą jak tutaj praktycznie. No trochę inaczej są te skrzyżowania, ale generalnie to jest właśnie coś otoczone ulicami. I tak naprawdę, no, wydaje się, że nie ma tu nic ważnego. Jednakże dodałam tu dużo od siebie, bo to było takie miejsce, które chciałam odwzorować, bo było dla mnie ważne przez to, że w dzieciństwie bawiłam się na tej wysepce właśnie z koleżankami bardzo dużo czasu. Między tymi drzewami, tam była taka wysoka trawa. Myśmy tam wydeptywały ścieżki w tej wysokiej trawie. Zawsze jak kosili trawę pod koniec wakacji, to w ostatni dzień wakacji budowałyśmy taki szałas z patyków i nakładałyśmy na to tą suszoną trawę, potem tam siedziałyśmy. Po prostu ja tyle tutaj miałam odkrywczych zabaw w dzieciństwie, że w Simsach też chciałam zrobić jakoś to miejsce, bo było dla mnie ważne, było dla mnie ten kawałek zielonej trawy i zielonej wyspy był dla mnie ważny, więc chciałam go tutaj też odwzorować i upiększyć. O, właśnie tu jest taka ścieżka między tymi drzewami, ona tak zjeżdża w dół, ja tu na rowerze kiedyś jeździłam z koleżankami tutaj i potem tam jakoś dookoła. To było takie strome jak na rower w tamtych czasach. Tutaj zjechać to było zjechałaś tędy na rowerze. No, w ogóle no, dużo mam tu wspomnień. Chyba bawiłam się tu też w archeologów z moją przyjaciółką właśnie z dzieciństwa. Wątpię, żeby to oglądała, ale jeśli tak, to cię pozdrawiam. Ja cię pozdrawiam. Bawiłyśmy się tu w archeologów, kopałyśmy tu w ziemi. Miałyśmy tu różne misje tajne, kurczę. No ja to właśnie upiększyłam, dodając te ławeczki, leżaczki, lampki i ten grill. No to naprawdę go tu nie ma, ale też chciałam, żeby po prostu Simowie z nimi mogły coś zjeść, jak tu przychodzą. Tutaj faktycznie jest takie jakieś duże obniżenie terenu. Raczej... nie ma w nim wody, czasami się zbiera w nim woda, ale ja postanowiłam właśnie to zrobić jezioro. No i też dobudowałam taką altankę, no bo chciałam, żeby tu też na tej parceli była toaleta męska i damska, więc dobudowałam taką toaletę tutaj, której no naprawdę tu nie ma, no nie ma się co udzić. Takich rabatek z kwiatkami też tam nie ma, tam jest trawa i drzewa i tyle, ale kurczę, tu mam tyle wspomnień, że no...
właśnie też taka górka z tym drzewem. Ta górka jest specjalnie i specjalnie na niej jest jedno drzewo, bo ono takie też tam było, nasze wyjątkowe drzewo. Dużo przy nim czasu spędziłyśmy się wspinając, czy chowając, czy coś tam. No, także to jest wysepka i bo pamiętam, że byłam zadowolona z tego, jak mi wyszła. Tak sobie wyobrażałam, jakbym chciała, żeby na przykład kiedyś ją naprawdę przebudowali, tam właśnie zrobili w niej jakiś parczek. Nie zrobili parczku, ale pamiętam, że fajnie się bawiłam urządzając tą wysepkę, także... I teraz będzie miejsce, którego nie pamiętałam, że budowałam. W ogóle nie pamiętałam, że je budowałam. I to chyba było też jedno z ostatnich projektów? Może McDonald's był później, nie pamiętam, w jakiej kolejności robiłam. Tu są cztery rzeczy, jak widzicie. Ostatnia to jest to. Nazywa się Nad Rzeczką Śmierdziuszką. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale wszyscy tak mówią na to miejsce. Po prostu tam gdzieś przez Gliwice ogólnie przepływa Kłodnica. To nie jest pachnąca rzeka. I ta dziwna rzeczka chyba nie jest fragmentem Kłodnicy. Ja nawet nie wiem, ale wszyscy mówią Śmierdziuszka, no bo nie pachnie nad tą rzeką zbyt pięknie. Tam się zlewają jakieś różne dziwne rzeczy. I ona właśnie jest koło takich działek gdzieś tam na obrzeżu osiedla. I chciałam odwzorować to miejsce, bo spędzałam tu naprawdę dużo czasu. Dużo czasu tutaj, spacery z moim psem, jak jeszcze miałam psa, spacery z moimi koleżankami. No i po prostu tu jest masa drzew i mało co widać, ale to jest po prostu tak jakby za kawałkiem lasu. Ja chciałam to zrobić tak jak naprawdę mniej więcej. Po prostu trochę jest to przerobione tak pod względem proporcji, no bo się nie dało. Te dwa murki, takie osobne, one symbolizują takie rury. Nie wiem, co jest w tych rurach. One są tak poziomo położone, ale są takie bardzo szerokie. Jakieś, nie wiem z czego, one są jakieś takie metalowe. Nie wiem, co w nich jest, naprawdę nie wiem, czy jakaś woda, czy coś. Ale są na wierzchu, nie są pod ziemią, tylko są na wierzchu. Są bardzo szerokie, nie wiem, jaką one mają średnicę, ale można spokojnie na nich siedzieć albo po nich chodzić. I myśmy właśnie chodzili po tych rurach, sobie tak chodziliśmy gdzieś tu z brzegu, właśnie z takiej ziemi i szliśmy sobie tymi rurami gdzieś tam. Jakoś to była dla nas fajna zabawa, łażenie po takich rurach, albo siedzenie na nich i gadanie sobie. Było się jakieś te 1,5 metra nad ziemią, czy tam może metr, może 1,5 to przesadziłam. Metr nad ziemią się było, w porywach 1,5, bo to tam różnie teren był kształtowany. I sobie tu właśnie siedzieliśmy, dlatego zrobiłam taką symboliczne te rury z tego murka, no bo chciałam je utrwalić, bo było dla mnie ważne to, że tam są. Tutaj właśnie z boku zrobiłam jakieś takie działeczki. No, jedną taką. Tu za nimi jest taka góra. Ale okej. Okay. I pamiętam, że jak ja tutaj nawaliłam tak tych drzew i kwiatów, to jeszcze wtedy The Sims 2 dosyć obciążało mój komputer i pamiętam, że zaczęła mi się przycinać ta parcela, jak ją budowałam. Także... No niestety. Tutaj na tej drugiej działeczce wykorzystałam to i zrobiłam w takiej altance też łazienkę. Znaczy dwie łazienki, męską i damską. Na tej działeczce zrobiłam chyba taki normalny ogródek. Tutaj właśnie pamiętam, że gdzieś wśród tych działek, no tych działek wiadomo było więcej, była taka działka, na której było bardzo zarośnięte trawą i było pełno stokrotek. Wyglądało jakby tam nikt nie przychodził, ale była śliczna. No i potem właśnie dochodziło się do tej rzeczki. I były jakby dwie drogi. Tutaj działają te dwie drogi. No, chyba nawet coś działają. Można było właśnie albo iść tędy, albo po takiej innej rurze przejść na drugą stronę tej rzeki. Ewentualnie po właśnie gdzieś po kamieniach w takim płytszym miejscu tej rzeki, które było tu. Także można było też przejść na drugą stronę. Tu są kaktusy, ale tak naprawdę tutaj były jakieś rzeczy uprawiane. Nie wiem, czy pszenica, czy coś, ale tu były jakieś uprawy takie. No i można było pod takim mostem. Ten most jest wiaduktem. Tutaj jeżdżą pociągi właśnie. No tutaj właśnie tak jeżdżą jakby pociągi. I nad tym wiaduktem tutaj przyjeżdżają pociągi. I pod tymi... To oczywiście jest dużo ciaśniej niż naprawdę. To jest takie małe, ciemne przejście, gdzie jest pełno pajęczyn, pająków. Nie wiem, jakim cudem ja tam kiedyś wchodziłam. Teraz bym się bała chyba. I przechodziło się właśnie pod tym wiaduktem. No i można było dojść do takiego miejsca, gdzie był taki mały wodospadzik od tej rzeki. Tu był właśnie taki murek. Tu już nie były rury, tylko murek. Nie wiem, czemu tutaj to nie jest domknięte.
I sobie na tym murku można było też siedzieć tak fajnie. No, tutaj jakoś chyba dalej ta rzeka płynęła czy coś. No tutaj to już jest moja dziwna leśna wyobraźnia. To chyba jakoś z tej strony inaczej wygląda. Tam chyba w ogóle jest jakieś, nie wiem co tam jest. Tam właśnie jakieś płody jest, jakieś ten... No, tak to wygląda. I tu właśnie też można sobie było siedzieć. Także no ja staram się to wzorować, jakoś ten wiadukt. Nawet z ten, tak spoko mi się udało tymi kolumnami zrobić takie wrażenie wiaduktu. Tu tą drogę mogłabym dalej pociągnąć i jakoś spróbować te tory zasymulować, ale to było takie fajne miejsce w wakacje właśnie gdzieś. Sobie chodziliśmy tędy, tam latały ważki. Takie duże ważki, takie wielkie niebieskie ważki. Ja się bałam czasami tych ważek, ale no jakoś lubiłam tam przychodzić. Także no to jest ostatnia miejscowa, którą budowałam. I ostatnia ta z cyklu osiedlowego, jeszcze mam drugi save właśnie z domeczkami. I to w ogóle właśnie nie pamiętałam, że to budowałam, ale jak to zobaczyłam, to sobie przypomniałam, że to robiłam. Także to właśnie chyba jest jedna z ostatnich rzeczy, którą budowałam. Pierwszy był chyba pawilon, potem była wysepka, a potem był albo McDonald's, albo to. Także no pierwszego save'a mamy załatwionego, nie wiem ile mi to zajęło czasu. Wydaje mi się, że no dłużej niż jakbym po prostu tylko pokazywała, ale no ja nie chcę tylko pokazywać, ja chcę wam powiedzieć tak od siebie moje takie uczucia z tym. Dlatego też jak się uda, to będzie kamerka. Zwykle nie daję w Simsach kamerki, ale chciałam, żebyście mnie widzieli. Dlatego jak mi się uda to fajnie połączyć, no to jest też kamerka. I no to są moje wspomnienia, no kurde, naprawdę jestem mega szczęśliwa, jak to oglądam. I no, jak wyszła trójka, to już nie wracałam tak do dwójki. Jeszcze może przez miesiąc czy dwa grałam w dwójkę, ale potem no już wiadomo, trójka dawała dużo większe możliwości. Kupiłam ją w dniu premiery zresztą, bardzo się cieszyłam, że ją mam. Już się wkręciłam tak w tą trójkę, że od dwójki odeszłam i wróciłam właśnie dopiero, jak zaczęłam nagrywać Barwy Wspomnień, jak można było mieć te dodatki wszystkie za darmo od EA. Także powiem wam, że im teraz dłużej gram w dwójkę, to bardziej tęsknię za tymi czasami. Ale to jeszcze wam powiem, najpierw wam pokażę domki. Tu są tylko trzy domki. I ja w ogóle pamiętałam, że tu jest tylko ten domek. O tych zapomniałam, że je budowałam. I nie wiem, od którego zacząć. Może zacznę od tego? Bo tego chyba budowałam jako... Aj, dobra, już wiem. Tu trzeba wejść. To jest domek pod lasem. I to jest domek, który budowałam na podstawie prawdziwego domu. Domu, gdzie jeździłam na wakacje, na wieś, do mojej rodzinki. To jest właśnie domek gdzieś tam na wsi. I ja tam jeździłam z moimi rodzicami, z moim bratem, właśnie do rodziny. I tam spędzaliśmy 2, 3 lub tydzień wakacji, zależy od którego roku. Po prostu jechaliśmy do nich i no mam stąd właśnie takie miłe wspomnienie z dzieciństwa, bo na wakacje zwykle jeździliśmy właśnie tam, do nich. I starałam się bardzo odwzorować ten dom. I ja już go, znaczy pamiętam go, ale jak wczoraj tu zobaczyłam, to stwierdziłam, że dosyć dobrze udało mi się go odwzorować. Poza tym, że jakby wejście tak naprawdę było z tej strony, taka główna furtka, a nie z tej. Tutaj taką kostkę mamy czerwoną, która też tam była. I ten, tam nie ma jacuzzi na dworze, ale tutaj stał taki dmuchany basenik, którym się bawiłam z moją kuzynką. I no to ja tym jacuzzi jakoś chciałam zasymbolizować ten basenik. Tutaj były właśnie takie zielone, plastikowe stoliki, krzesełka z parasolkami. Może potem wam opiszę jeszcze ogród, na razie zobaczmy dom. I grill, który też tu faktycznie był. No i mamy coś... oj, klawiaturę potrąciłam. Mamy coś... Moi drodzy, no, coś takiego. Ten dom jest zrobiony tak, że można przejść go było dookoła. I... uważam, że jest mega dobrze mi wyszło jego wzorowanie. Naprawdę jest podobny. Tutaj też kiedyś były drzwi, natomiast one zawsze były już zastawione, jak myśmy przyjeżdżali i trzeba było przejść cały dom jakby naokoło. Tutaj właśnie był jakiś stolik, tu się buty zostawiało, no taki przedpokoik po prostu.
Tutaj jeden z pokoi. W rogu stał piec kaflowy. To były takie narożniki, ja tu dałam dwie kanapy. Właśnie jakieś szafy czy coś, to był też stół z jakimś kwiatuszkiem. No tak to wyglądało podobnie. Potem była kuchnia. Właśnie wszystkie pokoje są tej samej wielkości i chyba tak było naprawdę. Kuchnia ma podobny układ. Właśnie tu jakoś była kuchenka, tu był zlew, tutaj lodówka, jakiś taki ten. I tu też był taki narożnik, przy którym był stół i krzesła. No ja to dałam stół i krzesła. Nie wiem, czy był wiatrak. Chyba nie, ale ja tutaj dałam wiatrak. Nie wiem dlaczego. No także taka kuchnia. A tutaj sobie śniadanka jadłam. Jeszcze jak kiedyś były tutaj kury. Znaczy, no nie tutaj, nie w Simsach, ale tam to pamiętam, że szłam po jajka i potem tutaj siedziałam, jedliśmy te jajka. Sama zbierałam od kur, byłam bardzo szczęśliwa. Tu się przychodziło do takiej małej sieni, gdzie były schody. Tylko te schody tutaj, no to są takie bardziej prawdziwe schody. A tam były takie pionowe schody, bo to były schody na strych. Prawie takie coś pomiędzy schodami a drabiną, tak mi się wydaje. No i tutaj też było takie druga sień, można było wyjść stąd na tył domu. Tutaj była łazienka, dosyć no duża, bo taka jak wszystkie inne pomieszczenia w domu. No, układ jest taki sam, aczkolwiek prysznica tu chyba nie było, była chyba tylko wanna. Tutaj chyba stała pralka, jakoś ja tutaj dam i to i to. Był tam faktycznie taki przyrząd do ćwiczeń i no były właśnie tu jakieś inne szafki, umywalka, coś ten deseń, no. Chciałam zobaczyć, jakie kafelki dałam. No i tutaj był drugi pokój, gdzie zwykle właśnie ja tutaj spałam z rodzicami, z bratem. Telewizor tutaj był, też taki narożnik, tu inna kanapa, tu jakieś też taki, taka meblościanka w sumie tutaj była z tym telewizorem. Też było takie lustro właśnie duże, się lubiłam w nim przeglądać bardzo. No i tak to wyglądało. Nie wiem, czy kolory ścian są podobne, ale już nie pamiętam, ale coś takiego. I na górze to jest taka moja totalna... A zobaczcie, jak ja to fajnie wymyśliłam, ja teraz bym na to nie wpadła. Żeby taki był trójkątny dach i w środku tak obudowałam tu ścianami, żeby były pokoje, a dach wygląda ten. Podoba mi się, jak to zrobiłam. Nie pamiętam, że się tak da zrobić. Ja tu musiałam się nakombinować. No więc strych to jest taka moja totalna improwizacja. Naprawdę na strychu nie było praktycznie nic. Jakieś stare rzeczy, pudła, kurz. Ja tam byłam tylko kilka razy właśnie z moją kuzynką, ale uwielbiałam tam chodzić, bo tam było tak, wiecie, tajemniczo, ciemno i w ogóle strych, także super, super. Uwielbiałam tam być, takie skrzypiące deski, wszystko super, naprawdę. Tutaj właśnie, no ja tutaj zrobiłam jakąś swoją improwizację. Tutaj zrobiłam chyba taki gabinecik właśnie do domu. Tutaj sypialnię z łazienką i jeszcze jakieś akwarium. Także tu są takie... A ja, jaką ja tu świnkę dałam na kukurydzy! Nawet nie wiedziałam, że jest taka ozdoba. No, także tutaj dałam jakąś swoją improwizację. Takiego... małego mieszkanka na strychu. Taką, jak mi się podobała. Wracając do ogrodu, to tutaj... może zejdę na dół. Tutaj właśnie były drzewa, to były jabłonie, normalnie tutaj jabłka były. I tutaj była huśtawka, która była na drzewie, no, tylko ja tutaj dam osobno. I tutaj też była szklarnia, gdzieś tylko już taka trochę zniszczona, ale teraz w sumie można by tu dać szklarnię, no bo w The Sims 2 właśnie były szklarnie 4 porami roku. Ja chyba nie miałam ich zainstalowanych, jak to budowałam, więc nie dałam szklarni. A tu była jakaś taka stodoła czy coś. Tylko potem już tu nie było żadnych zwierzaków w późniejszych latach. Wcześniej właśnie tu jakoś były kury, koguty. Więc ja zrobiłam to po prostu puste i tyle. Taka tylko symbolika tego. No i tu był taki biały płotek dookoła. Także całkiem spoko wyszedł mi ten domek. A jeszcze tutaj było właśnie taki pniak po bardzo dużym drzewie, które zostało ścięte i na górę tego pniaka była taka nałożona wielka blaszana miska, która była pomalowana na czerwono i białe kropki, tak jakby taki muchomorek, udawała takiego muchomorka, dlatego tutaj dałam tę taką ozdobę grzybkową, bo mi przypominała tamtego muchomorka. Dobra, wracamy do okolicy. Czy chcę? Tak, chcę. Wracamy do okolicy, bo zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Aczkolwiek z tymi dwiema rzeczami już nie mam tyle takich osobistych wspomnień, bo one nie odwzorowują takich realnych miejsc z mojego życia, tak jak poprzednie. No, tutaj mamy... w ogóle w tamtym McDonaldzie to byłam na pierwszej randce w moim życiu.
Tak a propos wspomnień z tymi miejscami. Tutaj są dwie rzeczy. Najpierw pokażę wam to, bo też zapomniałam, że to budowałam. Totalnie zapomniałam, że to budowałam. To jest, jak widzicie, Resident Evil. Ja nie grałam... Nigdy nie grałam w Resident Evil. O, Snapchat. Przepraszam. Przepraszam za mojego Snapchata. Nigdy nie grałam w Resident Evil, natomiast deweloper grał. Pamiętam, że miał dużego dosyć chyba świra na punkcie pierwszej części i opowiadał mi tam całą fabułę. Do tego jakiegoś pewnego, to już jakiś weekend było, postanowiłam, że zbuduję z nim domek Resident Evil. To właśnie budowaliśmy razem, znaczy na tyle razem, że on wydrukował plany tego domu z Resident Evil. Tak na kartce, taką mapę, była z internetu gdzieś wydrukowana. I siedzieliśmy razem i on mi opowiadał, jak te pomieszczenia powinny wyglądać i ja je według tej mapy budowałam. I tam mi opowiadał, że fajnie było. Tutaj zrobiłam takie fajne schody. Właśnie teraz w czwórce chyba też się da zrobić takie schody. Ja tak przyjrzałam się tym schodom, patrzę i myślę, kurczę, jak ja to zrobiłam? To było takie sprytne, bo właśnie w Resident Evil, widzicie, ten dom nie jest dokończony. Bo no to zajęłoby go bardzo dużo czasu. To nam zajęło jakieś dwa wieczory chyba to robiliśmy, czy tam dwa popołudnia, właśnie w jakiś weekend. I on nie został dokończony nigdy, ten dom. W sumie chętnie bym go kiedyś dokończyła, ale chyba bardziej w trójce, bo tam można zmieniać tekstury i on mógłby być bardziej podobny. Więc widzicie, tutaj jakby jest fundament i na tym są tak schody, więc te schody są tak nawet spoko odwzorowane. Tutaj jest jakaś jedna część domu. Te pomieszczenia się dokładnie właśnie zgadzają w tymi z Resident Evil. Nawet tutaj zrobiłam takie pół fundamentu, żeby były takie zakręcone schody. Także te pomieszczenia się zgadzają. Nawet tutaj jest jakieś takie podwórko, na które można wyjść, jest ogrodzone, więc nie można z niego wyjść jakoś inaczej. Tutaj właśnie też jest jakieś te pomieszczenia rozłożone, po których się chodzi. Schody na górę. A tutaj jest jadalnia z takimi żelandolami wiszącymi i kominkiem. I tu jest taki balkon od tej jadalni, gdzie można było wyjść i właśnie patrzeć na tą jadalnię. Tu jest drugie piętro. Też jakieś pomieszczenia. Rozkład jest, mówię wam, taki sam praktycznie. Bardzo, bardzo podobny. To też chyba taki balkon, gdzie można było w dół spojrzeć. I to też jest balkon, jak widzicie. On tak wyglądał. Tutaj taki balkon. I też kominek w tym pomieszczeniu, widzę, był. No i tutaj ta klatka schodowa. No i tak to wygląda. Dachy tutaj są totalnie pokręcone, ale... Ja chyba dałam tutaj automatyczne dachy, no. Jeszcze się nie skupiałam na tym, żeby to wykańczać czy coś, no bo zaczęliśmy to budować tak naprawdę, no nie skończyliśmy. A najlepsze. W The Sims 2 nie można było budować piwnic, tak jak potem w trójce. Czy od razu praktycznie, no z którąś aktualizacją, ale w czwórce nie da się zrobić piwnicy. Nie ma takiego narzędzia, żeby zrobić piwnicę, więc gracze wymyślili pewien sposób na piwnicę. Ja w sumie no, nie miałam wtedy neta, więc chyba jakoś też autonomicznie wymyśliłam ten sposób. Bo no właśnie, brakuje mi teraz w czwórce, powiem wam, że nie można nierówności terenu robić, że wszystko jest takie płaskie. Wtedy się robiło tak, że po prostu obniżało się bardzo teren tam, gdzie się chciało mieć piwnicę i budowało się tam ściany. I potem dookoła tego podwyższało się teren najbardziej jak się dało. No i na tym się budowało, także ja tutaj zrobiłam piwnicę, no bo w grze tam właśnie było jakieś takie przejście przez piwnicę, praktycznie na drugą stronę domu, nawet jakaś półścianka była, widocznie tam była. Sorry za snapa, przepraszam was. I tak zrobiłam piwnicę właśnie, tutaj obniżając teren i dając ściany i potem podwyższając z powrotem ten teren. Także jestem dumna z tego, jak mi ta piwnica wyszła. To jest takie sprytne. Taki spryt trzeba było mieć, żeby zrobić tę piwnicę. Także to jest dom, który zaczęłam budować w towarzystwie dewelopera. Już się sama przejęzyczam. To jest właśnie dom, który zaczęłam budować w towarzystwie dewelopera. Dom z Resident Evil i fajnie się wtedy bawiliśmy, pamiętam. Fajne to było, takie kombinowanie tutaj. I on mi opowiadał o grze, no... 7 lat temu. Fajne. Kurcz. No, także została nam jeszcze jedna rzecz. I ona też nie jest dokończona, ponieważ to jest chyba naprawdę ostatni, totalnie ostatni dom, który zaczęłam budować w dwójce. Tak przynajmniej mi się kojarzy, bo pamiętam, że jak jeszcze wchodziłam do dwójki, mając trójkę, to zajmowałam się budową tego domu. I jakoś tak zrodził mi się pomysł na ten dom
i wydawało mi się to takie fajne. Ta parcela nazywa się Magicznie. I jest to dom, który jest zawieszony w powietrzu. I jakoś strasznie fajnie mi się to wydawało, bo tu trzeba było kombinować właśnie z tym, że się budowało i tak pod pomieszczeniem ścianę, a potem się usuwało i te wyższe piętra zostawały. I to sprawia wrażenie, jakby ten cały budynek unosił się w powietrzu. I to mi się mega podobało, to kombinowanie tutaj. Tak w sumie tutaj nie miałam narysowanego żadnego planu, tak wcześniej na kartce, bo kiedyś zawsze sobie na kartce rysowałam, a tutaj jakoś tak wyobraziłam sobie go i potem już tak jakoś podążałam za tym wyobrażeniem. Ten dom wygląda tak. Wiem, że potem twórcy umieścili trochę podobne domy, też takie trochę lewitujące w księżycowych jeziorach, także mój pomysł wcale nie był taki zły. I ja zrobiłam też taki dla siebie, nigdy go nie pokazywałam nigdzie, remake tego domu w The Sims 3. Próbowałam w The Sims 3 odtworzyć ten dom. Jest trochę inny, ale jest dużo bardziej ukończony niż ten. Aczkolwiek chyba i tak nie ukończyłam go w 100%. Także to jest jego pierwowzór tego. Ale tego z domu z trójki też nigdy nie widzieliście. W każdym razie, no tutaj przedpokój, jakieś dwa pokoje. Nawet nie wiem, co to miało być. To miał być taki główny przedpokój. Chciałam, żeby był jak najbardziej okrągły. I wszędzie właśnie wychodziły takie szklane schody, szklane barierki. Tu była kuchnia, bo już zaczęłam ją urządzać. Taka kuchnia i u góry miała być taka jadalnia, z której można właśnie patrzeć, podziwiać jakoś widoki, no nie wiem. Tutaj, tu nie wiem co miało być, chyba jakiś gabinet czy coś. Pamiętam, że w trójce tu zrobiłam gabinet. Ten dom z trójki jest dużo bardziej ukończony, naprawdę. Jeśli będziecie chcieli, to kiedyś wam go też pokażę, jak go znajdę. Nie wiem, czy go znajdę, mam nadzieję, że go nie usunęłam nigdzie, bo też dużo pracy na nim spędziłam. Tutaj też miał być jakiś pokój, tu widzę, że miała być do niego łazienka, taka całkiem spora nawet. No to jest takie pokręcone, bo niektórymi schodami się wchodzi, potem się znowu schodzi. I tutaj na najwyższym poziomie, tak tu się wchodzi, a potem się znowu schodzi, jest sypialnia, jakaś sypialnia z taką małą łazieneczką. Mieszkanie w tym domu, a i tutaj z tyłu jest takie wyjście. Widzicie? Do ogrodu jakby z tego. Można jeszcze tędy zejść na dół. Także myślę, że granie w tym domu nie byłoby zbyt praktyczne, bo pewnie jak są pory roku, no to tu by były śniegi na tych wszystkich tarasach i w ogóle schodach. Byłoby zimno, by się ubierali i rozbierali przed każdym wyjściem. Zanim oni by tu poprzechodzili przez te wszystkie pomieszczenia, no to by trwało chyba dosyć sporo, także może bardziej taki styl pomieszczeń typu latające schody i w ogóle nadawałby się do jakiegoś klubu czy jakiejś publicznej parceli niż tak normalnie mieszkać. No ale ja sobie wymyśliłam taki magiczny, kosmiczny domek i jakoś bardzo przyjemnie mi się go wtedy budowało i w ogóle, także no tak to wygląda. To są efekty mojej po prostu wyobraźni wtedy na temat budowania domów jakichś takich. Chciałam zrobić coś takiego niezwykłego. Nie wiem, fajny miałam wtedy pomysł, podoba mi się to. Dobra, wychodzimy z powrotem do okolicy. I to by było już wszystko, co mogłam wam pokazać. Naprawdę nie wiem, ile mi to zajęło. Mam nadzieję, że nie za długo, że was nie zanudziłam tymi wszystkimi parcelami. Jakoś szybko mi minął czas, kiedy wam je pokazywałam, ale mam nadzieję, że was tym nie zanudziłam. Ja mam właśnie bardzo dużo wspomnień z The Sims 2 i dlatego, że to jest taka gra no i mojego dzieciństwa i mojej takiej nastoletniości później z czasów, kiedy właśnie chodziłam jeszcze do szkoły. Dwójka mi się kojarzy, kiedy chodziłam jeszcze i do... nie, chyba w czasach dwójki już nie chodziłam do gimnazjum. Już chyba chodziłam do liceum, jak w to grałam. Także dwójka to bardziej liceum czy coś takiego, ale mimo wszystko miałam wtedy na pewno więcej czasu na granie i mam po prostu dużo milutkich wspomnień z dwójeczką. Bardzo kocham dwójkę, uważam, że jest świetną grą. Jak teraz gram, to jeszcze bardziej po prostu doceniam te rzeczy, ile tam było szczegółów takich... Nie wiem, to musielibyście oglądać Barwę Wspomnień, nie wiem, czy oglądacie. Bo nie wszyscy lubią dwójkę, dlatego
ona nie ma też jakiejś dużej oglądalności, ta moja seria z dwójki, ale dla mnie jest jedną z moich ulubionych, bo mam po prostu z tym dużo wspomnień i świetnie się bawię grając w dwójkę, także ja uwielbiam to nagrywać. I też widzę, że cieszy mnie, jak osoby, które też mają wspomnienia z dwójką, to oglądają, bo dzielą się jakimiś swoimi wspomnieniami, także mam nadzieję, że podoba wam się ten sentymentalny filmik, w którym pokazałam wam moje stare dzieła, moje budowle sprzed 7 lat. Mam nadzieję, że miło wam się to oglądało, już się nie rozgaduję, ale mam nadzieję, że też miło wam się słuchało tych moich wspomnień i oglądało właśnie te rzeczy. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się spodobał. I cóż, do kolejnego filmu, buziaki i pa pa!